Wow, takiego dobrego epizodu jeszcze dawno nie było. Aż za nim mówiłam i nie wiem co powiedzieć. Mówię mianowicie o odcinku Backwarder, na którego omówienie zapraszamy. Cześć wam, z tej strony Pony i tak, nie przesłyszeliście się. Powiedziałam na początku zapraszamy, bo jest dzisiaj ze mną gość specjalny. Diana! Hejo! Bardzo ci dziękuję, Diana, za zgodzenie się na nagranie tego odcinka ze mną. Zanim zaczniemy, pamiętajcie, by wbijać na moje social media oraz Diany, bo dziewczyna robi naprawdę dobrą robotę i warto ją obczaić. A teraz lecimy z omówieniem. Odcinek zaczyna się retrospekcją, w której widać młodego mistrza Fu oraz jego ukochaną, którzy uciekają, ponieważ byli ścigani. Para młodych zostaje rozdzielona, a retrospekcja kończy się i wracamy do czasów teraźniejszych. Widać Marinette, która zwołała dziewczynę w swoim pokoju, ponieważ Adrien wyjeżdża na weekend do Anglii wraz z Kagami. Dziewczyny próbują pomóc swojej przyjaciółce, sypiąc pomysłami, jakby tu odciągnąć chłopaka od Kagami. Kiedy Alia wyszła z inicjatywą, aby po prostu powiedziała blondynowi, co do niego czuje, ta zauważa Waze'a w ognie i szybko wyprasza dziewczynę ze swojego pokoju. Kwami mówi jej, że dzieje się coś z mistrzem Fu i szybko musi do niego pobiec. W trakcie jak jedzie do opiekuna Mirakulów, pisze w metrze list do Adriana z wyznaniem miłości do niego. Inni pasażerowie słyszą ją i wyśmiewają się z niej, a ta wybiega zażenowana. Marinette przybiega do mistrza Fu i jak się okazuje, nic wielkiego mu nie dolega, a on wyolbrzymia swoje objawy jak typowy mężczyzna. Daje dziewczynie list do swojej ukochanej, aby jej go przekazała. Kiedy wybiega od swojego mentora, uświadamia sobie, że ma również tylko 20 minut do doręczenia listu dla Adriana. Ma problem, udać się do Adriana i dać mu jej wyznanie miłości, czy pójść po leki do apteki. Dziewczyna przemienia się w Biedronkę i dolatuje na stację i najpierw daje swojemu wybrankowi list, a chwilę później szybko odbiega. Następnie biegnie do pani, dla której mistrz Fu miał przygotowany list. Bohaterka daje go starszej pani i odbiega. Ląduje w aptece, kiedy to chcąc receptę, aptekarka mówi jej, że list był bardzo uroczy, ale nie jest Marianne. Biedronka jest w szoku, uświadamia sobie, że pomieszała listy. W tym czasie starsza pani jest bardzo załamana wiadomością. Widzi, że Fu nie zależało na niej i niepotrzebnie czekała tyle na ukochanego. Władca ciem, znaczy... Gabryś, to wyczuwa i szybko idzie do toalety, aby się przemienić w władcę ciem i wysłać jedną ze swoich akum do skrzywdzonej osoby. Wcale, Gabryś, nie słychać na cały pociąg, jak się drzesz! Wcale! Starsza pani zamienia się w Backwarder, złoczyńcę, który umie cofać czas. Adrien w międzyczasie się przemienia w czarnego kota. Bohaterowie zaczynają walkę z antagonistą, jednak nie mają pojęcia, jak z nią walczyć. W końcu Biedronka używa czarnego kota i rzuca w nim w Backwarder, przez co kot się cofa w swoich akcjach. Jednak taki był plan. Używa kataklizmu i niszczy miejsce, w którym jest Akuma. Wszystko kończy się dobrze. Po całej akcji bohaterka tłumaczy starszej pani, że się pomyliła i dała zły list. Później widać, jak mistrz Fu i jego ukochana rozmawiają. Dalej nie mogą być razem ze względu na własny ciem, który wie, że ta kobieta zna posiadacza Mirakulów. W poniedziałek w szkole dziewczyny pytają się Marinette, jak poszło z Adrienem. Ona odpowiada, że po części wyznała to, co do niego czuje, bo dała mu list. Po chwili podchodzi wyżej wymieniony chłopak i daje jej lekarstwa. Mówi, że szukał ich cały weekend, ale są. Odcinek się kończy. W mojej ocenie ten odcinek różnił się od innych i to mu wyszło na plus. Jestem mega zaskoczona. Idziemy do przodu z fabułą, bo władca ciem wie, kto jest opiekunem Mirakuli. Super złoczyńca, po prostu wow. Dla mnie odcinek wyszedł super. A ty, Diana, co o nim sądzisz? Jeśli mam być szczera, to ten odcinek zaskoczył mnie. Jestem wniebowzięta tym, że dowiedzieliśmy się czegoś o mistrzu Fu, który jest dość tajemniczą postacią. Wielką radość sprawił mi widok Gabriela, który śmieje się mrocznie w toalecie, przez co naprawdę nie mogę doczekać się memów. Z jednej strony trochę mi przykro, że czarny kot jak zwykle zostaje tą niedomyślną postacią, a Biedronka jest przedstawiona jako ta genialna część zespołu, ale cóż zrobić. Z drugiej strony Adrien był bardzo kochany, szukając leków dla Marinette przez cały weekend, a Marinette została pokazana, no, zwyczajnie jak Marinette.
Z tym, że na spokojnie zdała sobie sprawę, że jeszcze nie nadszedł czas, aby mówiła ukochanemu, co do niego czuje. A to moim zdaniem jest wielki plus. W moim odczuciu to jest naprawdę jeden z lepszych odcinków. To by było na tyle, dziękujemy Wam ślicznie za oglądanie. Jeśli odcinek Wam się spodobał, pamiętajcie, by wbijać na social media Diany i moje. My uciekamy, trzymajcie się, kopytko.